Myślę, że bardzo istotne do mieszkańca danego miasta, danego rejonu, danej gminy. Myślę, że jest jedną z ważniejszych rzeczy, żebyśmy po prostu mieli dobrego gospodarza. Myślę, że o to chodzi. To przelewa się tak samo jak na nasze domy, rodziny, na nasze rodziny. Jeżeli w domu jest najstarsza osoba, do której można się zawsze zwrócić o pomoc, z zapytaniem, taki właśnie powinien być również i prezydent miasta, no, dużego, większego, mniejszego, każdego. Tak jak powinny mieć dla każdego Polaka, nie? Czyli po prostu są ważne. Dzisiaj pogoda nie odstraszyła, żeby przyjść. Nie, nie odstraszyła, nigdy nie odstraszyła od wyborów. No tak, no trzeba decydować o swoim mieście i w ogóle nie. To jest priorytet dla mnie, nie? Wybory. I są bardzo ważne, nie? Jakby nie było. Należy podkreślić, że przebiega w spokojnej atmosferze. Nastąpił niewielki wzrost zdarzeń związanych z wyborami. W ciągu ostatnich 4 godzin wzrost podejrzenia popełnienia przestępstw i wykroczeń to tylko w 6 przypadkach. Łącznie od początku działań odnotowano 82 zdarzenia.